To niezwykłe wyróżnienie dla naszego teatru, bowiem Złote Maski do Częstochowy trafiały niezwykle rzadko. Do tej pory tylko 5 razy. Teraz są szanse na aż 2 maski i to w jednym roku. Bardzo się cieszymy, że nasz spektakl Kandyd, czyli Optymizm, otrzymał nominację do Nagrody Złota Maska. Jesteśmy już po preselekcjach. W zasadzie ze spektakli w województwie śląskim zakwalifikowały się 3, w tym nasz Kandyd w reżyserii Rafała Szumskiego. Mało tego, w bardzo ścisłym i kameralnym gronie znalazła się także Hanna Zbyryt, która gra jedną z głównych ról, Kunegundę. Rola jest wspaniała, tak jak i cały spektakl. Czekamy na finał Złotych Masek. Jesteśmy, mam nadzieję, że blisko zwycięstwa, ale myślę, że ta sama nominacja już dużo, dużo nam daje. Druga dobra informacja dotyczy spektaklu Kariera Nikodemadyzmy. Jesteśmy zakwalifikowani ze spektaklem Kariera Nikodemadyzmy w reżyserii Gabriela Gieckiego do konkursu Klasyka Żywa. To są oczywiście preselekcje, jeszcze dużo przed nami, ale myślę, że tym trzeba się chwalić. Na Dyzmę zapraszamy zarówno w maju, jak i w czerwcu. Laureatów Złotych Masek poznamy jesienią tego roku.